Jan Brzechwa, żaba. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał. No i wreszcie tak powiada. Pani zanadto się poci. Niech pani unika wilgoci. Niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie. Niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach, niech pani wody nie pije, niech pani kałuże omija. Niech pani nie myje się z rana, niech pani kochana na siebie chucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie. Jestem chora, a doktora chora słucha. Mam być sucha? Będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła, suszyła się długo, suszyła, aż wyschła tak, że po troszku została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho. Nie wyszło jej to na sucho. Zastanów się, z jakiego powodu żaba udała się do doktora i co on jej zalecił. Czy wiersz jest zabawny? Jak myślisz, dlaczego? Lekarz poprosił żabę, żeby na siebie chuchała i dmuchała. Czy wiesz, co to znaczy? Oczywiście, chuchać i dmuchać na siebie to znaczy, że bardzo mocno uważać i pilnować, żeby się na przykład nie przeziębić. Zapraszam Was teraz do zeszytu ćwiczeń na stronę czwartą. Przeczytamy sobie zdania, podkreślcie te, które znajdowały się w naszym wierszu. Żaba powinna często się myć. Oczywiście nie. Żaba miała unikać deszczu. Zgadza się. Żaba miała unikać deszczu. Żaba powinna pić dużo wody. Nie, żaba miała pić mało wody, oczywiście. Żaba miała być sucha. Zgadza się. Żaba miała być sucha. Więc z tych czterech zdań wybraliśmy dwa. Żaba miała unikać deszczu oraz żaba miała być sucha. Te dwa zdania musimy wykorzystać w ćwiczeniu drugim. Odpowiedzcie na pytania. Jaka musiała być żaba? Które zdanie będzie pasować? Oczywiście, żaba musiała być sucha. Zapiszcie je. I drugie pytanie. Czego miała unikać żaba? Pięknie. Żaba miała unikać deszczu. Zapisujemy to zdanie. Ćwiczenie trzecie. Przyjrzyjcie się ilustracjom. Jak myślicie, do czego potrzebna jest woda? Zwierzętom? Roślinom? Oczywiście, na przykład zwierzęta, które żyją na lądzie, wodę piją. Tak, tak jak ten lisek na obrazku. Ptaszek, który również żyje na lądzie. Zobaczcie, kąpie się w wodzie. A ryby? Czy tam mogą żyć bez wody? Oczywiście, że nie. Ryby do życia muszą mieć wodę. A rośliny? Pan
ogrodnik podlewa kwiatki. Oczywiście bez wody rośliny nie mogłyby rosnąć, żyć, funkcjonować. Jest ona im niezbędna do życia. Zastanów się i podaj inne przykłady, kiedy woda jest potrzebna roślinom i zwierzętom. Ćwiczenie czwarte, strona piąta. A teraz zastanów się, do czego ludzie potrzebują wody. Spójrz na te obrazki. Oczywiście najważniejsza potrzeba. Pijemy wodę po to, aby żyć. Jest nam ona szczególnie niezbędna. Ale także wykorzystujemy ją do kąpieli. I tutaj bardzo ważne, od Was bardzo mocno zależy to, czy będziemy tą wodę dbać, szanować i oszczędzać, czy będziemy ją marnować na długie, pełne wody kąpiele. Pamiętajcie o tym, że są na Ziemi miejsca, w których tej wody jest naprawdę bardzo mało. U nas też mówi się o tym, że wody jest coraz mniej, dlatego szczególnie w tak suchym okresie, jak mamy teraz, należy ją bardzo oszczędzać. Czasem warto taką długą kąpiel w wannie, jak tu ma chłopiec, zamienić na szybki prysznic. Zastanówcie się nad tym. Wodę wykorzystujemy również do zabawy, do sportów, oczywiście do rekreacji. Oraz do mycia samochodów. To, co myjemy, oczywiście również używamy do tego wody. Zastanów się, do czego jeszcze służy ludziom woda. Ćwiczenie piąte. Przeczytamy sobie wyrazy, które znajdują się w ramkach. Podzielimy je na sylaby. Następnie uzupełnimy zdania. Słowo z pierwszej ramki. Pić. Jak podzielimy je na sylaby? Oczywiście to jest słowo z jedną sylabą. Pić. Drugie słowo. Picie. Picie. I trzecie słowo. Piciu. Piciu. Pewnie pamiętacie jeszcze, jak wasza mama albo babcia mówiła do was, czy chcecie piciu? Jak byliście dużo młodsi. Druga tabelka. Myć. Jak podzielisz to słowo na sylaby? Tak, myć. Jedna sylaba. Mycie. 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 Myciu. Myciu. Na przykład użylibyśmy odmiany myciu w zdaniu: przy myciu głowy używamy więcej wody. Zdanie pierwsze. Dla zdrowia ważne jest, poszukaj słowa z ramki, czystej wody. Tak, oczywiście. Dla zdrowia ważne jest picie czystej wody. Zdanie drugie. Pamiętaj, żeby ręce przed obiadem. Co robimy z rękoma przed obiadem? Myjemy je, tak. Pamiętaj, żeby myć ręce przed obiadem. Nie zapominam o zębów po posiłku. Oczywiście nie zapominam o myciu zębów po posiłku.